komplecie, bo trzeba nie ma nikogo. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy powrócili do raju. Ponowna wycieczka, tak jak wczoraj. Wiem, może się wydawać nudna, bo wczoraj jedna, prawda, dzisiaj w szkole sobotniej znowu byliśmy w raju i teraz po raz trzeci może się znużyć, ale mimo wszystko, no, taki akurat jest program tych spotkań i myślę, że mimo wszystko warto będzie jeszcze do raju wrócić. Ale zanim do raju, to najpierw do Pana Boga, do tego, który jest autorem raju. Chcecie im powstać? Dobry nasz Ojcze, dajesz nam tak wiele radości, tak wiele dobrych chwil, tak wiele ciepła płynącego z Twojego Słowa i dziękujemy Ci za to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Spraw i teraz, kiedy po raz kolejny będziemy czytać słowa dobrze nam znane, aby zachwyciły nas nowym pięknem. Tak bardzo tego potrzebujemy i z góry dziękujemy za wszystko, co uczynisz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dlaczego stale wracamy do raju? Dlaczego stale wracamy do raju? Ponieważ to miejsce jest najwspanialszym przykładem, takim wręcz patofizjologicznym, klasycznym przykładem tego, czym jest grzech. Jak on działa, co on powoduje. Jeśli chcemy naprawdę zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Jezusowi i czym jest chrześcijaństwo, nie sposób pominąć tego, co się stało w raju. Tam jest w najpiękniejszy sposób w całej Biblii przedstawiona nie tylko geneza grzechu, ale przede wszystkim to, jak on działa, czym on jest. No ale chodźmy. Wczoraj pokazałem kawałek wody, to dzisiaj może na odmianę kilka drzew, też Australii oczywiście. A to, co my nazywamy, to fragment z Adelaide. A to, co my nazywamy drzewami u nas, to oni nazywają zapałkami. Bowiem tam drzewa są naprawdę potężne, wspaniałe, piękne. To szereg araukari. To są przeciętne drzewka. No u nas powiedzielibyśmy, ho, 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 takie drzewsko, prawda, z takim pniem, to jest okaz. No tam to jest zupełnie przeciętna sprawa. A to też na ulicach Adelaide, Jacarandy. Ja nie znam polskiego odpowiednika, nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie, wtedy, kiedy byliśmy, akurat te drzewa były obsypane pięknym takim liliowym kwieciem. Dobrze mówię, że no, liliowym? Kobiety zawsze mają swoje nazwy na kolory, dlatego wolę się upewnić, ale niech będzie liliowym. I płatki opadając, tworzyły swoistego rodzaju dywan wzdłuż ulicy. Tutaj tylko fragmencik jest przedstawiony, natomiast naprawdę to były wręcz dywany na ulicach rozścielone. Coś urokliwego. A to? Ktoś może wie, co to takiego? Aloes. To jest aloes, prawda? My go znamy z doniczek raczej, mniejsze, większe rozmiary, ale to, proszę popatrzeć, tutaj z bratem Andrzejem Naporą jesteśmy w jednym z parków i taki akurat wspaniały okaz tutaj wyrósł. Coś jeszcze? A tak, no to już taka typowa palma, jest tych palm bez liku, także już się nad nimi w ogóle nikt nie zastanawia, ani prawie się ich nie fotografuje. To jest tak powszechne, jak u nas kasztanowiec nie opalsze. No i jeszcze chyba jedna araukaria, tak, a tam paralotniarz w tyle. No i może jeszcze taki obrazeczek. Drzewo to eukaliptus, a papuga, o proszę bardzo, jakie sobie miejsce znalazła, prawda? Dziuple po odciętym konarze. Papug jest co niemiara, aczkolwiek nie na każdym miejscu. To nie tak jak kamienie u nas przy drodze. Występują, mają swoje miejsca, swoje terytoria, no i tam wtedy rzeczywiście można ich spotkać całe gmach. A my wspominamy o drzewie z uwagi na to, że po raz pierwszy w Biblii to drzewo jest wspomniane właśnie w raju, prawda? Jedno i drugie. Jedno i drugie. I w obrazie tych dwóch drzew znajdujemy pewną myśl, która dzisiaj, w dzisiejszym świecie gdzieś się zapodziała, zagubiła. Dlaczego? Zamiarem Boga było, aby stworzona przezeń para ludzka żyła w nieskończoność, prawda? Dostęp do drzewa życia, a więc powiemy takie symboliczne przedstawienie życia nieograniczonego, dostęp był
uwarunkowane tylko jedną rzeczą, a więc posłuszeństwem w stosunku do pewnego zalecenia. A zalecenie było wyraźne. Nie wolno dotykać tego drugiego drzewa. To znaczy nie wolno było jeść owoców z tego drugiego. I to była jedyna kwestia, prawda? Nic innego nie broniło człowiekowi dostępu do życia wiecznego. A więc powiemy od razu, że życie od samego początku, odkąd zaistniało, odkąd zostało przez Boga stworzone, życie było uwarunkowane czym? Posłuszeństwem. Oczywiście. A więc życie było powiązane z kwestiami moralnymi, z kwestiami etycznymi. Bóg nie stworzył życia samego dla siebie, życia oderwanego od zagadnień etycznych. Gdy ewolucjonista patrzy na kwestię istnienia, to widzi cały szereg organizmów, które rzekomo ewoluują, i moralność widzi jako coś, co pojawia się na pewnym etapie ewolucyjnym, prawda? Tego ewolucyjnego rzekomego rozwoju. I mówi, no moralność, no to sobie człowiek stworzył coś takiego, no, z różnych powodów. Ale Bóg przedstawia tę kwestię zupełnie inaczej. Bóg mówi, od początku, od chwili, kiedy zaistniało stworzenie, pojawiła się moralność. Nie ma życia bez moralności. Sam Bóg, który jest ośrodkiem, centrum, dawcą życia, jest istotą moralną. Bóg kieruje się pewnymi regułami. Możemy otworzyć choćby Księgę Hioba, czytać przepiękne wypowiedzi mówiące na ten temat. Dlatego dzisiaj, kiedy czytamy te, czy spotykamy się z różnymi poglądami spod znaku humanistycznego, które mówią życie, życie ponad wszystko, prawda? I w obronie tego życia to występują autorytety religijne i niereligijne, prawda? I stale tylko mówią o tej świętości życia. To my podchodzimy do tego z dużym dystansem i mówimy, to nie życie jest ponad wszystkim, to Bóg jest ponad wszystkim. A życie miało istnieć tylko w powiązaniu z Bogiem, w powiązaniu z moralnością. Bez Boga nie ma życia. Bez moralności nie ma istnienia. O tym ludzkość przekona się niebawem, kiedy dojdzie do rozszczęśliwego rozwiązania problemu grzechu. A więc te dwa drzewa to był od razu wyraźny sygnał dany, aby człowiek miał świadomość, że żyje i Bóg chce, żeby żył wiecznie. Ale to jest uwarunkowane moralnością, odpowiednim stosunkiem do spraw etycznych, my powiemy po prostu posłuszeństwem. Nie istnieje więc życie wolne od moralności. Tymczasem, kiedy wczoraj już analizowaliśmy pewne kwestie dotyczące kuszenia, to widzieliśmy, jak inaczej przedstawione zostały człowiekowi te sprawy. Ale zanim o tym jeszcze będziemy mówić, to popatrzmy, moi drodzy, bo kiedy mówimy o moralności, to oczywiście mówimy o pewnych prawach. Prawda? Moralność to jest taki element, który porządkuje życie, wprowadza pewne porządki. A więc to tak, jak mamy szufladki w komodzie, prawda? I w jednej szufladki są, w szufladzie są majtki, w drugiej skarpetki, powiedzmy, prawda? Czasem może być jedno i drugie. To już jak kto woli. Ale jakiś tam porządek każdy sam sobie wprowadza, prawda? I my od początku, od opisu stworzenia spotykamy się z pewnym uporządkowaniem, które zostało przez Boga wprowadzone. A więc człowiek, kiedy się pojawia, to już istnieje ten dobowy rytm. A więc pora dnia, pora nocy. To jest pewien porządek, który został przez Boga wprowadzony. Podobnie i ten układ 6 plus 1, prawda? Czyli 6 dni pracy i sobota, dzień 7, odpoczynek, prawda? To również jest rzecz, którą człowiek zastaje jako wprowadzoną przez Boga. Mało tego, człowiek otrzymuje pewne zalecenie rozmnażania się, a także otrzymuje zalecenia dietetyczne, nakaz panowania na ziemi, czyli odpowiedniego gospodarowania, prawda? Nie wyzyskiwania, tylko gospodarowania. Popatrzmy, tu wszędzie wchodzą pewne elementy związane z prawem. Jeśli mówimy o gospodarowaniu, czyli o panowaniu, to znaczy, że trzeba w odpowiedni sposób postępować z tymi, którzy są mi podporządkowani. A więc wszędzie tutaj mamy elementy prawa. Również i wtedy, kiedy są pewne zalecenia dietetyczne,
Człowiek w raju jeszcze przed grzechem otrzymał zalecenia, co jeść, czego nie jeść. I wiemy, że Adam z Ewą nie uganiali się tam za jakimś prosiakiem, prawda, z nożem i widelcem, ponieważ to było wykluczone. Bóg powiedział, że tego nie wolno robić i tak dalej. Tak samo człowiek otrzymał nakaz dotyczący samego ogrodu Eden. Bóg osadził człowieka w tym ogrodzie po co? Aby go uprawiał i strzegł. Tak jest, prawda? Tak jest pięknie powiedziane. A więc znów, pewne kwestie prawne tutaj są. Człowiek miał się wywiązać z pewnych zadań, prawda? No wreszcie ten zakaz spożywania z drzewa wiadomości dobra i zła i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie człowiek, co jest bardzo istotne, zostaje poinformowany o skutkach złamania prawa. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, ale oni nie wiedzieli, co to jest śmierć. To nieprawda, że nie wiedzieli. Oni nie znali śmierci z własnego doświadczenia, to fakt. Ale Bóg, który powiedział, jeśli zjesz, umrzesz, musiał się wypowiedzieć w sposób przejrzysty. Musiał wytłumaczyć, co to znaczy umrzesz. To znaczy, zostaniesz pozbawiony życia, to znaczy, przestaniesz istnieć. Gdyby Bóg wypowiedział się w sposób niekomunikatywny, to znaczy, że przesłanie całe byłoby bezsensowne. Bóg mówiłby w sposób abstrakcyjny, niezrozumiały dla człowieka. Ale Bóg powiedział wyraźnie. I chociaż człowiek nie znał z własnego doświadczenia śmierci, to informacje, jakie uzyskał od Boga, były wystarczające, żeby temu uwierzyć. No dobrze, chodźmy dalej. Dlaczego o tym mówimy? Pan Jezus powiada, ja jestem droga, prawda i żywot. O czym On mówi? To jest bardzo piękne stwierdzenie. Ono brzmi bardzo podniośle, żeby nie powiedzieć wręcz patetycznie. Aczkolwiek my oczywiście wierzymy, że jest w całej rozciągłości prawdą. Ale oprócz tego Pan Jezus mówi, że On jest prawdą i życiem. Proszę popatrzeć, jak te dwa elementy są tutaj połączone. Mówimy o kwestiach etycznych i wynikających z tego konsekwencjach. Jeśli ty mnie przyjmiesz, powiada Chrystus, prawdę będziesz żył. Jedno i z drugim jest wyraźnie splecione. A więc nie istnieje coś takiego jak życie wbrew Bogu lub obok Niego albo poza Nim. To dzisiejsze poglądy filozoficzne, pseudochrześcijańskie, stworzyły system, w myśl którego wmawia się wiernym, że można żyć, można zachować istnienie, nawet w opozycji wobec Boga. I mówi się, usypiając ludzką czujność, nie bój się. Bo nawet jeśli umrzesz i nawet jeśli twoje życie było sprzeczne z Bogiem, z wolą Bożą, to ty i tak będziesz istniał. Owszem, przestrzega się niektórych, że ponoć będą cierpieć przez całą wieczność w takim miejscu, które nazywa się piekłem, ale dzisiaj ludzie tak dalece już spacyfikowali ten termin, że przestali się go kompletnie bać. Zresztą wiele denominacji religijnych opowiada, że piekło to jest takie miejsce oddalenia od Boga. Prawda? I mówią, no to wam tam będzie źle w tym piekle, bo wy będziecie w oddaleniu od Boga i będziecie cierpieć. A ci, którzy dzisiaj utrzymują w swoim życiu Boga na bardzo daleki dystans, myślą sobie wtedy, no brzmiąc, nie wiem, co chodzi. Ja chcę tylko, żeby mi ten Bóg dał święty spokój i chcę żyć po swojemu. I w związku z tym, czy ci ludzie są przerażeni perspektywą tego piekła jako rzekomego oddalenia od Boga? Co ja mówię, byle tylko tam coś wypić, byle tylko tam jakieś karty, prawda? I my sobie w tym piekle doskonale życie ułożymy, nie ma problemu. Ale Bóg mówi zupełnie inaczej. Poza mną życie nie istnieje. Człowieku, jeśli nie wybierzesz mnie, to nastanie czas, kiedy definitywnie skończysz życie. Przestaniesz istnieć. A więc Bóg od początku wypowiada się w tej kwestii, od raju, w sposób bardzo zdecydowany. Dlatego też my jako chrześcijanie biblijni poszukujemy wartości nie w życiu jako takim, ale w Bogu, który jest dawcą życia. Bóg jest wartością najwyższą.
Natomiast to życie, które mam, jest darem Jego łaski. W związku z tym ta gloryfikacja życia, która dzisiaj w chrześcijaństwie tak szeroko jest propagowana, to mówienie o nieustannej świętości życia, od naturalnej śmierci, od poczęcia do naturalnej śmierci, to wszystko wydaje się bardzo piękne. Ale to jest humanizm, to nie jest nauka biblijna. To jest zupełnie co innego. To jest gloryfikowanie życia przy jednoczesnym deprecjonowaniu Stwórcy jako dawcy i tego, który życie podtrzymuje. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli przy okazji tych rozważań na takie proste stwierdzenie. To fragment modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa. A więc Ewangelia Jana, 17 rozdział. Chrystus mówi, modląc się do Ojca, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Jaki to czas? To jest modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, prawda? A więc tuż przed pojmaniem. A więc jeszcze jest kilka godzin, aż do ukrzyżowania. Powiemy, zaraz Panie Jezu, no, z całym szacunkiem, ale jak to ja Cię uwielbiłem, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś? Jeszcze nie dokonałeś. Śmierć krzyżowa to jest kilkanaście godzin później. Ale widzicie, kochani, to my tak myślimy, ponieważ my jesteśmy egoistami z natury. I patrzymy na to, co nas otacza przez pryzmat własnego interesu. Ale o czym to mówi Chrystus? Co było pierwszoplanowym zadaniem dla Niego? Obrona autorytetu Ojca. Obrona zhańbionego autorytetu Ojca. Ja dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Ja pokazałem, co to znaczy miłość. Ja przez całe swoje życie zachowałem się tak, że w niczym Ci nie uchybiłem. Ja Cię obroniłem. Ja Cię w ten sposób uwielbiłem. I my wtedy powiemy, Panie Jezu, a my? A nasz interes? Tak, tak, o Was też pamiętam. Przyjdzie czas, żeby załatwić Wasz interes, żeby dokonać dzieła odkupienia. Ale pierwszoplanowa sprawa, popatrzmy, kochani, dla Chrystusa, pierwszoplanowa sprawa, to, żeby nie być źle rozumianym, to nie kwestia zbawienia, ale to kwestia obrony Ojca, obrony Boga. Na czym On był skoncentrowany? To nie znaczy, że nas nie kochał, żebyśmy się źle nie rozumieli. To nie w tym sensie. Ale dla Niego, to co wypełniało Jego umysł, to, co było sensem Jego istnienia, to był Ojciec, to był Bóg. I my tak powinniśmy żyć. A pozostałe kwestie są na dalszym planie. One nie są nieważne, ale na pierwszym miejscu zawsze powinien być Bóg. No i ten stosunek człowieka do Boga wyrazi się w jego postawie wobec Bożego prawa. No to teraz, kochani, będziemy bardzo szybko przelatywać przez pewne teksty i będziemy wyszukiwać jednej tylko kwestii w tych tekstach. Jaki jest Bóg? A więc nie żadna tam analiza teologiczna każdej wypowiedzi, tylko w każdej z nich będzie wskazana pewna konkretna cecha Boga. Beatka, to jaki jest Bóg tutaj z tego tekstu? Doskonały. Doskonały, świetnie. Zgadza się, dobrze. A tutaj co powiemy? Jaki jest Bóg? Wierny. Wierny. Pięknie. Jest wierny. Dobrze. A teraz, jaki jest Bóg? Święty. Świetnie. A tutaj? Jest sprawiedliwy. Zgadza się. To jaki jeszcze? Dobry. Tak. Bóg jest dobry. I jeszcze mamy pewien tekst. Co on mówi o Bogu? Prawy jest. Tak. Tutaj. Oczywiście są i inne określenia też. W tej chwili nas ta prawość interesuje, prawda? A tutaj jaki jest? Wieczny. Świetnie. No i jeszcze jedna kwestia. Bóg jest niezmienny. I gdybyśmy to wszystko teraz zestawili, o, proszę bardzo, takie podsumowanie zrobili, tu są te teksty, które były przedstawione, to mamy cały szereg cech, oczywiście można znaleźć jeszcze i inne, którymi opisana jest istota Boga. A teraz mamy dokładnie te same cechy, tylko inne wypowiedzi biblijne, które odnoszą te same cechy do prawa Bożego.
I okazuje się, że to prawo Boże jest również doskonałe, wierne, święte i tak dalej. Czyli prawo Boże zostaje przedstawione w Piśmie Świętym tak samo jak Bóg. Oczywiście to nie prawo jest Bogiem, nie, nie. Byłby niewłaściwy wniosek. Ale w tej chwili już zestawiając te dwie grupy wypowiedzi, możemy powiedzieć wyraźnie, że Bóg został opisany w taki sposób jak prawo, a prawo w taki sam sposób jak Bóg. To znaczy, że prawo jest niczym innym jak odzwierciedleniem Bożej natury. Jaki jest Bóg? Takie jest Jego prawo. On wyraził się w ten sposób, jaki opisuje Jego wewnętrzną istotę. W związku z tym, jeśli wierzymy, a wierzę, że wszyscy wierzymy, że Bóg jest miłością, tak? Wierzymy? Tak. Świetnie. A kto o tym napisał? Jan. Oczywiście, tak? Jan to wyraził tak najkrócej, ale możemy powiedzieć, a któż o tym nie napisał? Z pisarzy biblijnych, prawda? Wszyscy napisali, że Bóg jest miłością, oczywiście. To jeśli mówimy, że te same cechy odnoszą się do Boga i do prawa, to jakie jest prawo? No prawo jest tak samo opisem miłości. Nie ma innej możliwości po prostu. W związku z tym, no, teraz idźmy dalej. Skoro prawo jest tym odzwierciedleniem Bożej natury, prawda? A Bóg, jak wiemy, jest miłością. To znaczy, że prawo opisuje po prostu miłość. To nie jest coś przeciwstawnego miłości. Bardzo współczujemy naszym biednym braciom protestantom, którzy antagonizują te dwa pojęcia. Przeciwstawiają prawo Ewangelii, prawda? Miłość sprawiedliwości i tak dalej. Mówimy, nie, to jest katastrofalny błąd. Prawo jest praktycznym opisem miłości. Bo dzisiaj ludzie wiele paplają na temat miłości, prawda? Wiele jest słów. A ile jest tej miłości? Ano chyba coraz mniej, prawda? I tak to jakoś na tym świecie wygląda, że im więcej się o miłości gada, tym mniej się kocha rzeczywiście. I jeśli się mylę, możecie się nie zgodzić, kochani, możecie zaprotestować. Ale jeśli prawo rzeczywiście opisuje miłość, to znaczy, że między nim a miłością, między prawem a miłością nie ma żadnych sprzeczności. Żadnych. I to znaczy, że każdy zamach na prawo oznacza w gruncie rzeczy zamach na istotę Boga. Jeśli ktokolwiek gmera w prawie, a więc w tym konstytucjonalnym zapisie opisującym charakter, naturę Boga, to tak jakby gmerał w samej istocie Boga. Może taki bardzo prosty przykład. Zapis charakteryzujący naturę danego państwa to konstytucja, prawda? To jest zbiór fundamentalnych, podstawowych praw, w których opisany jest charakter danego kraju. A więc czy to jest monarchia, czy to jest monarchia konstytucyjna, republika, czy tam jeszcze coś innego, prawda? W jaki sposób traktuje się tam człowieka i jak wygląda podział władzy, to wszystko jest zapisane w konstytucji. Jeśli ktoś przychodzi teraz i usiłuje przewrócić konstytucję, to powiemy, ty usiłujesz stworzyć zupełnie innego rodzaju rządy w danym państwie. Może ci się to uda, może nie. Ale zmiana konstytucji to jest tak naprawdę zmiana natury państwa. Zmiana prawa oznacza zmianę natury Boga. Czyli wykreowanie, próbę wykreowania kogoś innego, kto nie jest miłością. Zgadza się? Jeśli nie, kochani, to proszę mi zaprzeczyć, bo mówimy o bardzo ważnych sprawach, wręcz kluczowych dla zrozumienia dalszego procesu naszego, dalszej myśli. W związku z tym każdy zamach na Boga, na Jego prawo, oznacza tyle, co śmierć człowieka, bo tylko Bóg jest dawcą życia. Poza Nim życie nie istnieje. A więc zmienić prawo to tak, jak gdyby powołać do istnienia innego Boga. Czyli ja, człowiek, kreuję inne bóstwo. Ja, człowiek, staję się stwórcą Boga. Przecież to jest zbankrutowana ideologia. To musi upaść, bo tylko jeden jedyny jest faktycznym dawcą i źródłem życia. A to, co człowiek zrobi, wszystko jest przemijające. Czy to się zgadza? A więc jeszcze raz.
Prawo określa Boży charakter, który jest opisany przez miłość dającą życie. Prawda? Jeśli próbujemy zmienić prawo, to tak jak gdybyśmy stwarzali wręcz innego Boga, a to oznacza egoizm. Coś innego, co nie jest miłością, musi być egoizmem. Nie ma żadnej innej możliwości. Tu nie ma stanów pośrednich. A egoizm zawsze prowadzi do śmierci. W związku z tym, jak bardzo uważnie powinniśmy podchodzić do tych wszystkich kwestii, które związane są z prawem Bożym. I dzisiejsza walka o prawo, moi drodzy, chcę, żebyśmy naprawdę wyraźnie tę kwestię postawili. To nie jest tylko sprawa, czy święcić sobotę, czy niedzielę. Bo o to toczy się głównie bój pewien, prawda? To jest przedmiotem konfliktu w świecie chrześcijańskim. Czy sobota, czy niedziela. Niektórzy wzruszają ramionami i mówią, a jaka to różnica? A ja sobie będę święcił czwartek. No i co? Byle jeden dzień z siedmiu. Nieprawda. Nieprawda. Istotą jest walka o to konkretne prawo Boże. Takie, jak zostało podane przez tego, który jest źródłem wszelkiego życia. To jest walka o samego Boga. To jest wreszcie walka o moje osobiste przetrwanie. Bo dla mnie być z tym jednym Bogiem, to jest być albo nie być. To jest żyć albo stracić życie. Więc, moi drodzy, powinniśmy być świadomi, jak głęboko sięga z swoimi korzeniami istota współczesnego problemu, konfliktu w chrześcijaństwie. Co zrobił szatan? Otóż już w czasie tej pobieżnej, wczorajszej analizy mogliśmy stwierdzić, że szatan w odniesieniu do prawa zaczął postępować w sposób haniebny. Mianowicie, wmawiał Ewie, że Bóg jest i dobry, i zły. Prawda? Że Bóg ma kontakt bezpośredni ze złem. A więc to oznaczałoby, że atrybutami Bożymi są zarówno miłość, jak i egoizm. Czyli Bóg jest ambiwalentny, Bóg jest rozdarty, prawda? Wewnętrznie. Dalej. Wmawiał Ewie, że Bóg nie pozwala im czerpać z zasobów zła. Dlaczego? Ponieważ dostęp do zła to jest podstawa boskości. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. W tej chwili wam jeszcze czegoś brakuje. Macie tylko do dyspozycji dobro. A jak poznacie zło, to dopiero będzie raj, prawda? No i to zło, które jest nieposłuszeństwem wobec prawa, to jest według niego podstawa wolności, prawda? A Bóg nie kieruje się prawem, ponieważ jest wolny. A wolność polega na tym, że mogę robić, co mi się żywnie podoba, prawda? Chcę to trzymam w tej szufladzie, gdzie miały być majtki. I majtki, i skarpetki, prawda? A czasem buty też. A jak nie chcę, to nie. Że co? Że nie skarpetki? Prawo według szatana nie jest jedynym normatywem bytu. Czyli według szatana możemy mówić o istnieniu jakimś alternatywnym, opartym nie na miłości, ale na egoizmie. Bóg powiedział wyraźnie, zrezygnujesz z miłości, umrzesz. Umrzesz. Na nowej ziemi wszystkie istoty, które będą się kochać. Ach, to dopiero będzie. Panie powinny być szczęśliwe. Bo Pan kto raczej będzie interesowało tam dłubanie w drzewie, czy coś takiego, prawda? Ale Panie powinny być szczęśliwe z powodu tej perspektywy. Nie będzie innego sposobu kontaktowania się, porozumiewania, układania sobie stosunków, jak tylko miłość na nowej ziemi. Ale szatan zaczął wmawiać coś innego. Egoizm jest super. Egoizm to jest the best. Natomiast dalsze konsekwencje. Szatan powiedział, że nieposłuszeństwo prawu nie przynosi śmierci, ale wprowadza w inną rzeczywistość. Śmiercią nie umrzecie, prawda? Wy będziecie żyć. No, zgoda w oddali od Boga, ale wy jesteście mądrzy, wy sobie potraficie zorganizować rzeczywistość bez Boga. I tak dzisiaj ludzie wierzą w to w dalszym ciągu. W związku z tym życie to według szatana jest wartość samoistna, sama dla siebie. I jest niezależna od postawy moralnej. A Bóg od początku mówił, że życie jest uwarunkowane moralnością. No i ta kwestia nieśmiertelności,
o której wspominaliśmy już wcześniej. Dobrze. Wobec tego, gdybyśmy mieli porównać teraz tak bardzo prosto tę koncepcję egoizmu i miłości, to one są fundamentalnie sprzeczne, bo egoizm mówi weź, a będziesz miał, a miłość mówi daj, a będziesz miał. Powiemy, Panie Boże, to jest nielogiczne, prawda? Jeśli chcę mieć, to ja powinienem wziąć. A Bóg mówi, nie dziecko, w mojej logice jest zupełnie na odwrót. I tak możemy te wszystkie rzeczy tutaj sobie porównywać jedne z drugimi. Tu odpłać, tu przebacz, prawda? Tu poświęć kogoś innego, tu poświęć siebie i tak dalej, i tak dalej. I teraz no, mamy dylemat, prawda? Bo o ile tutaj, w tych warunkach, jesteśmy w czasie takiego przyjemnego, sobotniego popołudnia czy wieczora w kościele, dobrze się tego słucha i człowiekowi się robi błogo, o tyle kiedy zacznie się twarda rzeczywistość już jutro od rana, a może nawet jeszcze dziś wieczorem, to wszystko będzie się nam starało udowodnić, że trzeba postępować według tego skryptu, że to jest absolutnie nieżyciowa opcja, nie zdająca egzaminu. Że można sobie o niej poczytać, tak, w książeczce starej pod tytułem Biblia, zgoda, że może kiedyś się to nawet i sprawdzało. Ale teraz to jest wykluczona sprawa. I to będzie właśnie sprawdzian tego, czy my naprawdę jesteśmy po Bożej stronie. To będzie sprawdzian jutro, pojutrze. Co my z tym zrobimy, z tym zestawieniem? Bo jedno daje śmierć, a drugie tylko daje życie. Nie ma życia w warunkach egoizmu. To po prostu nie istnieje. Dlatego też złamanie prawa, jak widzimy, to nie jest tylko jakieś potknięcie się, to nie jest tylko pewien figiel, który się zdarzył. Ja ze zgrozą stwierdzam, że wielu chrześcijan tak podchodzi do kwestii grzechu. No zdarzyło się, no przepraszam bardzo, no jej, no wielkie halo tam, no. Przepraszam, no i już, no powiedziałem. I wielu się wydaje, że tak można było załatwić ten problem w raju, który zaistniał. No dobrze, no już, no, no oddam ten owoc, odwieszę go tam na gałązkę z powrotem. Wielkie mi rzeczy. Tyle owoców i jedna wielka awantura. Ale my wczoraj mówiliśmy już co nieco, prawda, na ten temat, co leżało u podstaw tej awantury. Jakie straszliwe spustoszenie stało się w umyśle człowieka, a zaraz o tym powiemy coś jeszcze więcej. I tak naprawdę to przyjęcie owocu to był pewien finał procesu, który zaistniał w umyśle Ewy, a który doprowadził ją do opowiedzenia się za innym systemem wartości, a więc nie za miłością, tylko za jakimś innym Bogiem, który jej podszeptywał kolejne rozwiązania. To było opowiedzenie się po stronie egoizmu, który zawsze prowadzi do śmierci. I dlatego to jest katastrofa. Jak czytamy przed grzechem, Ewa wie, że zapłatą za grzech jest... Tak jest, jest śmierć. Bardzo dobrze. I ta śmierć się dokonała szybciej niż oni myśleli. Tylko ta śmierć nie dosięgnęła ich w pierwszej kolejności, ale od razu zginęło jakieś zwierzątko, prawda? Bowiem czytamy, że natychmiast po tym, co się stało, Bóg przyodział ich w skóry. Te skóry musiały się skądś wziąć. Skóra bierze się ze zwierzęcia. I Ewa od początku dowiaduje się, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym w baranku. Dlatego oni zostają przyodziani w skóry baranka. O tym zresztą jeszcze będziemy mówić. I od tego czasu, odkąd wychodzą z raju po złożeniu tej pierwszej ofiary, przez stulecia całe, przez tysiąclecia, ludzie będą składali ofiary, wierząc, powinni wierzyć przynajmniej, że przyjdzie ten prawdziwy baranek Boży, który złoży tę jedną, jedyną, raz na zawsze doskonałą, prawdziwą ofiarę. I Ewa po grzechu zrozumie, że grzech nie jest błahostką. Że jej czyn spowodował pewne nieodwracalne w skutkach konsekwencje na skalę kosmiczną. Że ten baranek, symbolizowany w postaci takiego najbardziej chyba pokojowego,
księcia. Aż Syn Boży z przestrzeni kosmicznej będzie musiał wstąpić tu na ziemię, żeby przynajmniej w części uprzątnąć bałagan, jaki powstał na skutek grzechu. Przeczytajmy, co dzieje się wtedy dalej. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nacy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Wtedy rzekł Bóg: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadła. Czyli kto jest winien całego zajścia? No Bóg, prawda? No jakby nie dał mu takiej kobiety, tylko inną, to byłoby lepiej, a jakby nie stworzył męża, no to już całkiem by było dobrze. Zastanówmy się nad pewnymi elementami, które występują w tym prostym opisie. Oto mamy człowieka, który ucieka od Boga. Co się stało? Czy on tu się zmienił? Czy przestał być dobrym ojcem? Nic podobnego. Zmianie uległa tylko jedna rzecz. Człowiek kupił ideologię grzechu. Człowiek zrezygnował z opcji, którą dawała mu miłość i przeszedł na stronę egoizmu. I natychmiast Bóg wydaje się kimś strasznym, kimś przerażającym. Trzeba się przed nim schować. Nawiasem mówiąc, my byśmy dzisiaj powiedzieli: Adam, Adam, no puknij ty się w głowę. Jak to schować? Można się schować przed Bogiem? Czy myślicie, że on nie wiedział o tym, że się nie można schować? Wiedział o tym 100 razy lepiej niż my. On naprawdę lepiej znał Boga. Ale widzimy, jak działa mózg po grzechu. I to, kochani, znamy doskonale z własnego doświadczenia. Kiedy wam się zdarzy zrobić coś paskudnego, to co, macie ochotę się modlić od razu, tak? Idziecie do Boga, rozanieleni, mówicie: Panie Boże, jakie to szczęście, że u Ciebie jest takie wielkie przebaczenie. Wiesz, bo ja mam akurat problem. Ja się tak haniebnie zachowałem w stosunku do mojego najlepszego przyjaciela. Tak? Na to macie ochotę? No to dobrze, że nic nie mówicie, bo jakby ktoś przytaknął, to i tak bym nie uwierzył. My mamy ochotę się schować w myślą dziurę po grzechu. Nie myśleć o tym, nie mówić, przespać, przejeść, prawda? Przegadać, wszystko zrobić co innego, byle tylko nie wracać do tego. Za 3 dni, jak już Panu Bogu trochę minie wściekłość i ja się trochę uspokoję, to wtedy do Ciebie przyjdę. Tak to się dzieje. Tak, bo taka jest już nasza natura, bo to robi grzech, zupełnie zmienia obraz i Bóg wydaje się być taki daleki, Bóg wydaje się być obrażony, śmiertelnie obrażony na człowieka. Grzech zmienia obraz, człowiek patrzy na siebie i mówi: ojej, jakie tu problemy są straszne, ja się muszę, prawda, jakoś tam pozakrywać. Ale to nie tu były problemy, prawda? Nie tu, gdzie on się chciał zakryć. Problem był tu, a nie tam niżej. Czy człowiek o tym nie wie? Wie. Ale to grzech sprawia pewnego rodzaju zaćmienie. Nawiasem mówiąc, człowiek sięga po liście figowe, które po dobie się kurczą do wielkości gdzieś 80 cm. I to możemy sobie wyobrażać, jak oni wyglądali potem, prawda? Po tych paru godzinach. Ale to nie o to chodzi. To jest zupełnie inna sprawa. Człowiek zaczyna szukać rozwiązania nie tam, gdzie powinien. Zamiast przyjść do Boga, do dobrego Ojca, który się wcale nie zmienił, to ucieka od Boga. Zamiast przyjść do Boga i powiedzieć: tato, zrób coś, prawda, ratuj, to człowiek mówi: nie, ja sobie poradzę, prawda, zerwiemy liści tutaj, przepaszemy się, zaraz będzie wszystko w porządku. Zmienia się zupełnie sposób myślenia. Popatrzcie, co się dzieje z człowiekiem. Jeszcze przed chwilą Ewa to była ta jedna, wyśmiona, ta najważniejsza,
to za którą się w ogień skoczyło. No i skoczyło się i co? I jak się skoczyło, to okazuje się, że to jest ta Herodbaba, która mnie namówiła, Panie Boże, do grzechu. Co się stało? Co się zmieniło? Jedna tylko rzecz. Człowiek kupił grzech. I miało być tak wspaniale. I zaczyna człowiek kompletnie inaczej myśleć. Również o drugim człowieku. Inaczej patrzy. To już nie jest ta, za którą się chce skoczyć w ogień. To jest ta hetera, która mnie namówiła do złego. Widzimy, co się stało. Jak człowiek patrzy na bliźniego. Popatrzcie. Jedno zdarzenie. Jeden grzech. Nie cała seria. Jeden grzech. I jest kompletna katastrofa. I tak, jak gdybyśmy w mózg człowieka wsadzili odbezpieczony granat. Jest bum! I teraz zbieracie ten mózg rozpryśnięty po całym pomieszczeniu. To spowodował grzech z naszym umysłem. Dokładnie taką sytuację. Mamy kompletnie zaburzone myślenie w stosunku do Boga, do bliźniego i do samego siebie. Do dzisiejszego dnia ponosimy skutki tamtego zdarzenia. Grzech kompletnie wypacza ludzkie spojrzenie. I my dlatego tak bardzo potrzebujemy czego? Potrzebujemy Słowa Bożego, bo ono przywraca nam zdolność właściwego spojrzenia na Boga, na drugiego człowieka i na siebie. Przez pryzmat Bożych wypowiedzi ja mogę dopiero widzieć, jak naprawdę sprawy się prezentują w świetle samego Boga. Ale zostawmy, tam jeszcze można o wielu różnych sprawach mówić, ale ja chciałbym się w tej chwili skupić na czym innym. Jak zareagował Bóg, kiedy usłyszał coś takiego? Albo jeszcze inaczej, jak się musiał poczuć Bóg, gdy usłyszał takie wypowiedzi Adama i Ewy. Gdy się dowiedział nagle, że to nie jego wina, to wszystko, co się stało. Moi drodzy, jak się zachowujemy, teraz wracamy do domów naszych, kiedy ktoś nas atakuje w sposób absolutnie niezasłużony. Absolutnie niezasłużony. No to wtedy naciągamy, prawda? Z świętym oburzeniem pałamy. Jak to? Mama śmiała mi powiedzieć, że ja nie zjadłam obiadu. Jak ja zjadłam obiad, właśnie jeszcze talerz wylizałam. Niech to się wylizuje. Mamy prawo do tego świętego oburzenia. Tak, bo dzieje się niesprawiedliwość. Jak zareagował Bóg? Czy mamy tam jakiś wyraz właśnie tego świętego oburzenia albo niedowierzania? No tego się nie spodziewałem. Jak śmieliście coś takiego zrobić? A może jakaś wściekłość? Dwa pioruny? Albo to wy mnie to zrobiliście. Jedynemu Bogu. Popatrzcie, nie ma tam niczego z tych rzeczy, które tutaj są wymienione. Wobec tego, jak zachowuje się Bóg, który został wtedy dotknięty do żywego. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pierwsza kwestia. Bóg odzywa się do faktycznego sprawcy całego nieszczęścia, do węża. Ktoś może zapytać, a dlaczego nie do Adama i Ewy? Nie wiem dlaczego. Może, żeby ochłonęli trochę. Ale pierwsze słowa są skierowane do sprawcy. I Bóg mówi, ustanowię nieprzyjaźń. Zresztą wrócimy jeszcze do tej wypowiedzi. Ale w tej chwili chciałbym zwrócić uwagę na te dwa określenia. To potomstwo, które ma się pojawić, a które ma być ratunkiem, rozwiązaniem problemu grzechu. To potomstwo, Bóg mówi, zdepcze ci szatanie głowę, ale ty ukąsisz je w pięty. Możemy odnieść wrażenie, że chodzi tutaj o pewne niewspółmierne urazy. Nic podobnego. To hebrajskie słowo szuf jest użyte zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.
A więc mamy do czynienia z wymianą śmiertelnych ciosów. Walka pomiędzy tym potomstwem, które się ma pojawić, czy potomkiem dokładnie, który się ma pojawić, a szatanem, to jest walka na śmierć i życie. To jest wymiana śmiertelnych ciosów. Szatan zginie. Szatan zginie w sposób ostateczny. Którą śmiercią? Nie szatan. Drugą, oczywiście. A którą śmiercią umierał Chrystus? Drugą. Oczywiście. Ale wróćmy jeszcze do tekstu. Czytamy dalej teraz kwestię, którą Bóg wypowiada do kobiety. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, a mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci jeść zabroniłem, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. A tam dokładnie to jest wypowiedź, przeklęta będzie ziemia. To jest komunikat tak naprawdę, a nie samo przeklinanie ziemi, ale to mniejsza o to. My pytamy, co to takiego jest ta wypowiedź? Jak się do niej odnosimy? Czy to jest pewnego rodzaju Boża zemsta na człowieku za nieposłuszeństwo? Można by odnieść takie wrażenie. Dzieci okazały się nieposłuszne, to teraz co? Tato ściąga pas? Oj nie. Dzisiaj to by pomyślał o ściągnięciu pasa, a już byłby, prawda, tam wezwany na komendę, oskarżony i tak dalej. Ale odnosimy wrażenie, jakoby Bóg chciał tutaj dobiec teraz tym, którzy jemu dopiekli. Pomnożę dolegliwości i przemienności twojej. Tylko wiecie co, kochani, gdybyśmy się tak zastanowili dokładniej nad tym, to powiemy tak, że Pan Bóg się specjalnie nie wysilił, jeśli chodzi o wymierzanie kary. No bo raptem, teraz się narażę Panią, ileż to tych bólów porodowych jest w życiu? Poza tym nie są takie straszne. Nie, nie, nie. Nie opowiadajcie, Panie. Ja wiem, no to potrafi boleć, oczywiście. Ale to nie są wcale najgroźniejsze bóle. Jeśli byśmy tak podchodzili do tego z czysto medycznego punktu widzenia, to najbardziej dokuczliwe, najpotężniejsze są inne. To jest w ogóle nerwu trójdzielnego. O, tu. Tak. To Amerykanie się bawili, katalogowali bóle. Na drugim miejscu jest kolka nerkowa, a bóle porodowe dopiero na trzecim. No, jak się cieszę, że niektóre panie potakująco kiwają głowami. Ale to nie o to chodzi. Powiedzielibyśmy, Panie Boże, no, dlaczego kobietę tylko, prawda, a nie mężczyznę? I dlaczego akurat tymi bólami, które tam no pewnie no, zdarzają się kilka razy w życiu, a potem to przechodzi, normalnie przecież panie funkcjonują, a nie myślą tylko stale o tym, o jak mnie bolało 25 lat temu, o jakie to były bóle, prawda? No chyba, że się panie zbiorą na takie tak zwane papskie spotkania, no to wtedy się licytują, którą bardziej bolało. Ale to jest wszystko. I teraz, gdy zastanawiamy się nad tym, dlaczego Bóg akurat tak, a nie inaczej tę kwestię ustawił. Pytamy, czy rzeczywiście chodziło o zemstę? Przecież gdyby chciał człowiekowi dokuczyć, tak naprawdę, to mógłby na przykład sprawić, że każde mrugnięcie powieką byłoby bolesne. O, to by było coś. Albo każdy oddech. 16 razy na minutę. Ból, 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 o, a przy biegu, no to dopiero by było. Albo każdy skurcz serca. Prawda? Każdy skurcz serca bolesny. Wyobrażacie to sobie 70 razy na minutę. 80. Ból, 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 ból. O, to by było coś. Czy Bóg na to nie wpadł? Czy my jesteśmy jedynymi odkrywcami tego, że można było tak człowiekowi dokuczyć? To by było absurdalne, prawda? W związku z tym może tutaj w tym pomnożeniu dolegliwości brzemienności chodzi o zupełnie inną sprawę, a nie o zemstę nad człowiekiem. Czytamy w 5 Mojżeszowej. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś. Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Jak tu jest przedstawiony Bóg? Jak rodząca kobieta.
który mnie w boleściach na świat wydał. O czym tu jest mowa? Proszę? O ofierze. O ofierze. O tym, że każde moje nowonarodzenie, każde moje przyjście na świat jako nowego człowieka, to Boga kosztowało bardzo bardzo dotkliwe zdarzenie tam na Golgocie. Dzisiaj, gdy człowiek się rodzi na nowo, to nie dlatego, że on chce, że on w końcu mówi, no ostatecznie mogę. To jest niesamowita praca Boga, która została wykonana na Golgocie i która jest kontynuowana dziś przez Ducha Świętego. Jak myślicie, czy wasze narodzenie było takie lekkie, łatwe i przyjemne dla Boga? Wejrzyjcie w swoje życie. Przypomnijcie sobie, ile się musiał namęczyć, zanim cię doprowadził do sytuacji, w której powiedziałeś, Boże, jesteś dla mnie najważniejszy w życiu. Ile go to kosztowało wysiłku wcześniej? Z Golgotą na czele. Paweł napisze swoim braciom ze zboru w Galacji, tam, gdzie zaistniało odstępstwo doktrynalne. I powie im wprost, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. O czym on mówi? On mówi o prostych rzeczach. O tym, że kiedyś tam przyszedł, że się narodził, napracował, natłumaczył, nawykładał, naprzekonywał, namodlił i w końcu oni powiedzieli, no dobra, no rzeczywiście ten Bóg jest wspaniały, idziemy za tym Bogiem. On powiedział, uff, nareszcie, chwała Bogu. A potem minął jakiś czas i ktoś im zawrócił w głowie. I on pisze do nich z powrotem i mówi, dzieci, ja muszę znowu nad wami pracować. I to nie jest tylko przyjść i pogadać. To jest wykonać konkretną pracę duchową nad tymi ludźmi. Znowu w boleści was rodzę. Więc może to, co Bóg powiedział tam Ewie, miało na celu nie sprawić jej ból, ale powiedzieć, chcę, dzieci, żebyście pamiętali, że każde pojawienie się nowej istoty na ziemi to jest mój ból. To jest mój ból. Chcę, żeby te bóle, które wy będziecie przeżywać, przypominały wam to, że każde nowonarodzenie to jest owoc ciężkiej mojej pracy nad wami. A więc te bóle mają wam tylko przypominać o czym? Jak bardzo was kocham. Że nie ustanę. Że będę bez przerwy nad wami się trudził. A teraz kwestia do Adama. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Z ziemi, nie z żony. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. A po co to? A dlaczego tak? Ano znów, gdy myślimy o tym zrządzeniu, o tym, jak to Adam musiał się trudzić i wielokrotnie ten trud nie przynosił właściwego owocu. A przecież my to znamy doskonale. Ileż to jest rzeczy, nad którymi pracujemy w życiu, a potem nic z tego nie wychodzi. A potem trzeba przechodzić gorycz porażki. To Bóg mówi, chcę, żebyście pamiętali, że ta cała gorycz to jest moja gorycz również. Chcę, żebyście pamiętali o tym, że tak jak wy będziecie się trudzić i nie zawsze zbierzecie należyty plon, tak ja też będę się nieustannie, bez przerwy trudził. Tak jak wy będziecie musieli z roku na rok powtarzać te same rzeczy, tak ja bez przerwy będę powtarzał mój trud nad wami. I to też nie zawsze przyniesie owoc. Ale ja nie ustanę. Tak jak wy nie będziecie mogli ustać. I uczynił Pan Bóg Adamowi i żonie odzienie ze skór i przyodział ich. My do tej kwestii jeszcze wrócimy, do tej ostatniej. Ale w tej chwili, podsumowując tak w największym skrócie to, o czym mówiliśmy, to powiemy tak, że mimo tej obrazy, której Bóg doznał ze strony swoich najbliższych, swoich dzieci tam w raju, to Bóg uczynił pierwszy krok w ich stronę, prawda? To Bóg idzie za Adamem i mówi, Adasiu, gdzie jesteś? I uczynił to w żaden sposób nie warunkując. On po prostu
Dalej. Bóg obiecał ratunek. Powiedział o tym potomku, który się pojawi. I uczynił to obietnicą również bezwarunkową, prawda? Czy jest tam napisane, ten potomek się pojawi, jeśli będziecie grzeczni, a jak nie będziecie grzeczni, to wam tam plak przymnożę. Nie. Bóg powiedział, ten potomek przyjdzie. Amen. Koniec. Dalej. Bóg obiecał nieprzyjaźń z szatanem. Szalenie istotny element, o którym jeszcze będziemy mówić. Bowiem przez grzech, przez kupienie ideologii diabelskiej, człowiek stał się przyjacielem szatana. Przyjacielem. A Bóg powiedział, ja wprowadzę nieprzyjaźń pomiędzy szatanem a tobą, człowieku. I to obiecał również, w żaden sposób nie warunkując tego. A wreszcie uczynił odzienie on. Bóg, krawiec. On uszył im ubranka. I też niczym tego nie warunkował, a w końcu ich przyodział. On ich ubrał. On im służył. Popatrzcie, moi kochani, ile mamy tutaj ewangelicznych elementów mówiących o tym, co Bóg robi dla człowieka, niezależnie od tego, jak postępuje człowiek. Czy zauważyliście, że w całej tej kwestii w raju nie pada ani jedno słowo przepraszam z ust Adama i Ewy? Ja nie twierdzę, że te słowa nie padły. Ja tylko mówię, że nie mamy ich w tekście biblijnym. Być może byli tak przerażeni i zrozpaczeni tym, co zrobili, że w pierwszej chwili nie byli w stanie z siebie nic wyczynić. Może dopiero po tym. Ale Bóg, popatrzcie, jak się zachowuje. Po tym, jak został spotwarzony tam w raju, jak jego ideologia miłości została odrzucona, Bóg działa. Bóg bez przerwy wykazuje tutaj aktywność, prawda? To On idzie, to On woła, to On tłumaczy, to On składa obietnice, to On szyje, to On ubiera. To jest Bóg nieustannej aktywności. A powinien usiąść na tronie i powiedzieć, no, to teraz zobaczymy, jak sobie poradzicie beze mnie. Ale On przychodzi i mówi, ja wiem, że sobie beze mnie nie poradzicie, dlatego wiecie co, dzieci, ja zrobię, ja załatwię, ja uczynię, nic się nie martwcie. To jest taki Bóg. Takiego Boga mamy. Siostra White napisała, że przez grzech człowiek został oderwany od Boga. To nie Bóg odszedł od człowieka. To człowiek oderwał się od Boga. Gdyby nie plan odkupienia, jego udziałem byłoby wieczne oddzielenie od Boga ciemności niekończącej się nocy. Ale na szczęście Bóg znalazł ratunek. I tak jak wspomnieliśmy, począwszy od tej pierwszej ofiary, poprzez wieki ludzie składali ofiary, a powinno temu towarzyszyć to przekonanie o tym, że przyjdzie ten prawdziwy, który złoży prawdziwą ofiarę. Tak jak czytamy o nim, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. A więc wnioski z dzisiejszego spotkania. Pierwszy to ten, że nie istnieje życie bez moralności pochodzącej od Boga. Nie byle jakiej moralności. Bez moralności pochodzącej od Boga. Ja wiem, że to dzisiaj może się wydawać niemodne, że przywykliśmy szanować cudze przekonania. My możemy sobie szanować cudze przekonania, ale Bóg mówi wyraźnie, że tylko jedno przekonanie zaowocuje życiem wiecznym. Cała reszta przekonań, niestety, ale zbankrutuje. Dalej, doszliśmy dzisiaj do wniosku, że moralność wiąże się z uznaniem prawa. Nie ma czegoś takiego jak moralność i bezprawie. A wspominaliśmy również o tym, że rodzaj prawa, które człowiek respektuje, decyduje o podporządkowaniu się określonemu autorytetowi, który stoi za tym prawem. Jeśli człowiek podporządkowuje się Bogu i przyznaje się do Niego, to będzie oczywiście szanował i respektował Jego prawo. No i wreszcie mówiliśmy o tym, że zły obraz siebie, drugiego człowieka i samego Boga to jest bezpośredni wynik grzechu. Oraz wspomnieliśmy na koniec również i o tym, że Bóg zawsze pierwszy wychodzi do człowieka z ofertą pojednania, mimo że to on został obrażony.
I w związku z tym, moi drodzy, dziękując Wam dzisiaj za cierpliwość, jaką wykazaliście, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz zechcieli podziękować Panu Bogu, zechcieliby powstać do nas. Panie Boże łaskawy, jakże mamy wyrazić Ci wdzięczność za ogrom miłości Twojej, która w tak wielkiej cierpliwości zniosła to wszystko, co stało się w raju. Panie, Ty zniosłeś urazę, jakiej doznałeś, straszliwą, bardzo bolesną. I pomimo tego wszystkiego od razu wyszedłeś do człowieka z ofertą ratunku. Dziś, kiedy myślimy o tym, możemy ze spokojem iść dalej w przyszłość, ponieważ wierząc, że mamy Ciebie, tak dobrego Boga, jesteśmy spokojni, że nie zaniedbasz niczego, aby nas ratować. Zechciej więc sprawić, aby te złe skłonności, które mamy, aby ta natura, którą posiadamy, którą odziedziczyliśmy po przodkach, nie zdominowała nas, bo przecież jesteśmy Twoimi dziećmi i Tobie chcemy być posłuszni we wszystkim. I chociaż nierzadko zawodzimy, chociaż upadamy na tej drodze, dobrej drodze, którą pokazałeś, to wierzymy jednak, że moc miłości Twojej jest silniejsza niż nasza nieprawość i że potrafisz nas od grzechu zachować do życia godziwego i prawego. Zechciej więc to uczynić. Niech stanie się cud każdego dnia w naszym życiu i niech ono będzie prawdziwie Tobie miłe we wszystkim. Od chwili, kiedy otwieramy oczy, do chwili, kiedy kładziemy się spać. O takie życie prosimy Cię w imieniu Jezusa i dziękujemy za wszystko.